Dzisiaj rozwiążemy takie zadanie o okręgach, w którym mamy już przygotowany rysunek, i teraz tylko musimy jeszcze um, zapisać dane, które podane są w poleceniu. Znamy długości dwóch odcinków. Odcinek AB ma długość równą 3, odcinek AC ma długość równą 4, i tutaj warto zaznaczyć te odcinki. Zobacz, to jest odcinek AC. Zaraz go podpiszę. Odcinek AB mamy tutaj. Zaznaczę sobie, że to, to jest odcinek o długości 3, i jeszcze może zaznaczę odcinek BC, który ma długość równą 1, bo 3 dodać 1 musi nam dać o ten odcinek o długości równej 4. I teraz chciałbym pozaznaczać na tym rysunku długości promieni, okręgów, które są tutaj narysowane. Zacznijmy od okręgu o środku w punkcie A. Długość promienia. O, z tej strony zaznaczę. Oznaczę literką y, w ten sposób: R1 jako R1. Następnie mamy okrąg ośrodku w punkcie C o promieniu długości R2. To już możemy zobaczyć sobie, zapisać, że R1 dodać R2 to jest cały odcinek C, czyli 4. Y, mamy jeszcze największy okrąg ośrodku w punkcie B. Jego promień zaznaczymy sobie, zaznaczymy sobie może tutaj, o, w ten sposób, żeby się nie pomylić, tak, do punktu B i tutaj mamy promień R3, dobra. E, to tak, dopiszmy do danych, że długość odcinka BC równa się 1 i teraz opiszmy e, długości m, odcinków, odcinków, AB, AC i BC przy pomocy długości promieni okręgów. Długość odcinka AC już jest, już jest tutaj zapisana, to jest suma promieni R1, R2. Następnie, żeby wyznaczyć długość odcinka AB, żeby określić odcinek AB, to zauważmy, że jeżeli od promienia R3 odejmiesz promień R1. Z tej strony bym narysował też promień R1, tego najmniejszego kółka. To otrzymasz odcinek o długości równej 3. Ok, odcinek AB jest. No to popatrzmy jeszcze na odcinek BC. Jak go tutaj uzyskać? Odcinek BC. To będzie. No, możesz tego nie zauważyć, gdybyśmy narysowali promień. R3 po tej stronie i odjęlibyśmy od R3 odcinek o długości 1, to otrzymamy wtedy promień tego średniego kółka, promień R2. Więc możemy to trzecie równanie zapisać w tej postaci, że R3 odjąć R2 to się równa 1. Dobra. I teraz spójrzmy na dwa pierwsze równania. Dodajmy je do siebie stronami. To tak, R1 zredukuje się do zera i zostanie, że R3 dodać R2 to się równa 7. To teraz weźmy te dwa równania, dodajmy je stronami. Otrzymamy, że 2R3 to się zredukuje do 0, to się równa 8. Czyli promień tego największego okręgu równa się 4. No dobra, to teraz podstawmy tą czwórkę tutaj, do tego równania. Mamy więc 4, odjąć r1 to się równa 3. R1 przeniosę na prawą stronę, trójkę na lewą stronę. I już widzimy, że R1 jest równy 1. To potrzebujemy jeszcze długości drugiego okręgu, promienia numer 2. To może zróbmy to także. że. Co? Może do tego równania podstawimy. O, do pierwszego równania w miejsce R1. Damy, w miejsce r1 wstawię 1, następnie r2 mamy, to się równa 4, czyli r2 to się równa 4, odjąć 1 to 3 i zrobione.